cały czas mamy braki, chętnie prosimy, zapraszamy koleżanki do współpracy, do pracy tutaj w klinice Budzik. Mieliśmy kilka koleżanek, które były troszeczkę z młodszym stażem i tak naprawdę najtrudniejsze to jest dyżur nocny, ale nie dlatego, że jest dużo pracy, ale dlatego, że wymaga dużo emocji od pielęgniarek. Często ktoś mówi, pielęgniarki nic nie robią, siedzą w loży i czekają, że coś się może stać. To nie tak. My jesteśmy i my robimy troszeczkę, przepraszam, nie obrażając innych grup zawodowych, trochę za psychoterapeutów, bo łzy lecą w nocy, bo najtrudniejsze pytania od rodziców padają w nocy. Dlaczego to moje dziecko? Ja już odcinałem kupony, on miał iść na uniwersytet, to mój jedynak. I nagle się okazuje, że coś, co by się wydawało banalne, powoduje to, że wszystko się cofnęło, całe plany życiowe rodziców i dziecka zupełnie są inne. I czasami bardzo trudno porozmawiać z mężczyzną, który ma wysokie stanowisko, wysokie tytuły naukowe i płacze jak małe dziecko, dlaczego mój syn? I dużo koleżanek tych z młodszym stażem, dziękując za pracę, za możliwość nauczenia się pracy z takim pacjentem, mówią, nie są w stanie emocjonalnie być na tych dyżurach. Jest to dla nich zbyt duże obciążenie. Nie stres związany z tym, że może być reanimacja. Nie stres, że muszę pracować z pacjentem, który jest obciążeniem dla mojego kręgosłupa. Nie stres z tym, że mam pielęgnować rurkę tracheostomijną, PEG czy inne somatyczne problemy pacjenta. Ale stres z tym, że to dziecko jest w takim stanie z opowieściami. Fajna dziewczyna, prawie w szkole baletowej. Dziewczyna, która wygrywała konkursy w malowaniu i nagle zupełnie niepojęte, co się z nią stało, jak się zachowuje, jak by się wydawało niepozorny wypadek, może zmienić całe życie. To jest naprawdę duży stres dla nas, dla naszej grupy zawodowej, ale myślę, że dla innych również. Ale w związku z tym, że my jesteśmy 24 godziny na dobę, jeżeli mamy etat, to to średnio jest 168 godzin w miesiącu, jest to obciążenie. Na szczęście mam bardzo fajny zespół dziewczyn, koleżanek, ale przepraszam też kolegów, którzy pracują długo w zawodzie, ale mają to coś, co czują i jak już się wejdzie, się czuje to, że jesteśmy razem 8 lat.